dobry wieczór. W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma. Na szczęście tydzień już za nami. Jesteś pytawcza są. No bez przesady, po prostu mamy niedzielę. Każdy ją przetrwał tak jak potrafił najlepiej, a jutro jest najgorszy dzień tygodnia, więc warto się na chwilę zatrzymać i spojrzeć trzeźwo... Trzeźwo, powtarzam. Oczywiście. Na te minione kilka dni, które moim zdaniem należały do najmniej pasjonującej firmy w świecie technologii. Doskonale wiecie, o kim mówię. Google pokazało smartfony, których kształt znaliśmy już wcześniej, bo wyciekł, a parametry nie zrobiły na nikim szczególnego wrażenia. Google nie mogło więc powiedzieć: cześć wszystkim, zobaczcie co tu mamy, iPhone'a pozbawionego Home Button z Androidem. Google musiało coś wymyślić. I wymyśliło, że ich nowe smartfony Pixel i Pixel XL mają najlepsze aparaty w historii smartfonów. Skąd to wiemy? Będę cytował. Mamy już tego pewność dzięki specjalistom z DxOMark, którzy przeprowadzili szereg testów sprawdzających możliwości aparatu smartfonów Pixel. Przyznali oni mu aż 89 punktów, czyli najwięcej w historii. Dla porównania, Galaxy S7 Edge otrzymał w takim samym teście 88 punktów, zaś iPhone 7 86 punktów. Specjaliści z DxOMark. Kim są ci ludzie? Zastanawialiście się kiedyś? Bo powiem wam, kto się na pewno nad tym nie zastanawiał. Polscy dziennikarze technologiczni. Przeczytałem przynajmniej kilka artykułów na ten temat, w których praktycznie zawsze padały te same słowa. Cenieni, wyjątkowi, uznani itp. Specjaliści z DxOMark. No to zobaczmy, co do takiego to DxOMark. DxOMark to strona należąca do francuskiej firmy DxO Labs. Strona DxOMark publikuje rankingi obiektywów, aparatów, kamer oraz aparatów i kamer wbudowanych w urządzenia mobilne. Jak ten ranking powstaje? Zestawiane są wyniki testów przeprowadzonych przy pomocy specjalnego systemu, który nazywa się DxO Analyzer. I teraz najlepsze. DxO Labs żyje z tego, że oferuje firmom produkującym sprzęt fotograficzny i kamery zakup systemu DxO Analyzer. To w praktyce oznacza, że jeżeli chcesz wyprodukować aparat, który uzyska możliwie najwyższy wynik w badaniu DxO Analyzerem, wystarczy, że kupisz DxO Analyzer. Wydasz niemałe hajsy na skonfigurowanie software'u i hardware'u, co z radością oczywiście zrobią ludzie z DxO. Następnie przeprowadzisz badania na prototypie swojego aparatu, wprowadzisz odpowiednie zmiany, przetestujesz ponownie i bang, masz pewniaka. Czy zatem Google kupiło DxO Analyzera? Myślę, że nie. Bo mimo, że Google mówi jasno, że Pixel is made by Google, to wszyscy wiemy, że to bzdura, bo Pixel is made by HTC, do czego Google akurat niechętnie się przyznaje. Ale czy w takim razie HTC kupiło DxO Analyzera? Tutaj na 99% jestem przekonany, że tak. Skąd to wiem? Wystarczy spojrzeć na ranking smartfonów na DxOMark. 89 punktów Google Pixel. 88 exequo HTC 10 i Samsung Galaxy S7 Edge. Co? Miałem oba te telefony w dłoniach. Jednym i drugim robiłem zdjęcia i filmy. I nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, że HTC 10 i Samsung Galaxy S7 Edge są exequo, jeżeli chodzi o aparaty. Nie jestem fanboyem Samsunga, ale Samsung jest o niebo lepszy, moim zdaniem. A wy możecie powiedzieć? I być może słusznie zauważyć, że ludzie z DxO Labs są specjalistami w swojej dziedzinie, a ja po prostu chuja się znam. Dobrze, podejdźmy do tego inaczej. Czym jest DxO Analyzer? To jest test. Na pewno zdawaliście w życiu różne testy. Na przykład test na prawo jazdy. Czy jak człowiek zda test na prawo jazdy, to umie jeździć samochodem? Nie, to znaczy, że umie zdać test na prawo jazdy. Czyli jeżeli jakiś smartfon, aparat w smartfonie uzyska wysoką notę w DxOMark, to znaczy, że umie uzyskać wysoką notę w DxOMark, czyli jest tak skonfigurowany, żeby uzyskać wysoką notę w DxOMark. Czy to sprawia, że ten aparat w tym smartfonie jest dobrym aparatem? Jak być może sami wywnioskujecie, chociażby z tego filmu pod tytułem 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o DxOMark, wcale nie jest to takie oczywiste. Pojawiały się też inne artykuły poddające w wątpliwość wyniki DxOMark i głosy zarzucające im na przykład faworyzowanie Nikona względem Canona. A nie chodzi o to, żeby ciągnąć ten temat do momentu, kiedy ostatni widz wyłączy ten odcinek. Czy ktoś to jeszcze w ogóle ogląda? Troll, kurwa! Wiem, strollowałem DxO, ale to nie oni byli głównym celem mojego ataku. Chciałem tym samym powiedzieć niektórym moim kolegom dziennikarzom, żeby nie przeklejali bezmyślnie informacji prasowych, które dostają od Google'a, czy tam nie wiem skąd dostają te informacje. Ja wiem, że bycie dziennikarzem internetowym od technologii jest straszne, że się dostaje mniej pieniędzy niż każdy praktycznie. I
ale mogliście sobie wybrać inną pracę. I ja nie mówię, że ja mam rację a propos DxO, bo całkiem możliwe, że jej nie mam, ale wątpię, więc jestem, mówili filozofowie kiedyś. Wątpię, więc jestem, muszą mówić dzisiaj dziennikarze technologiczni. Bo jeżeli tego nie będą mówić, to co ludzie dostaną? Po co w ogóle jesteśmy? To bezpośrednio powinien Google wysłać swoją informację prasową do konsumentów. Z pominięciem ludzi, którzy to weryfikują, czyli nas. O czymś ważnym teraz powiedzieć. A, już wiem. O tym, że powinniśmy zastanawiać się nad tym produktem. Szczególnie, że będzie on tak bardzo dostępny w Polsce, że będzie go sobie można kupić w Niemczech i w UK. I jeszcze jedno. Czy ktoś może zapytać Google'a, kto wymyślał nazwy kolorów tych smartfonów? A może to nie jest powód, żeby hejtować? Oczywiście, że jest, ale chcę już przejść do kolejnej rzeczy. Google Assistant. Tak to się chyba mówi. Nieważne, jak się mówi. W Google nieważne, jak się mówi. Słyszeliście, jak mówi ich prezes? Nie, to sobie posłuchajcie. It depends on the situation. Poczujecie się, jakbyście kupowali kebab w Berlinie. Thank you, come again. No, Google Assistant. To jest to. Google Assistant jest jak Siri w urządzeniach Apple, czyli jest wirtualnym asystentem, co nie było zbyt trudne do wydedukowania z nazwy. Google Assistant opiera się na sztucznej inteligencji, co oznacza, że będzie się uczył zachowań użytkownika i niedługo stanie się lepszym asystentem niż prawdziwy asystent z krwi i kości. Dużo razy powiedziałem asystent, bo asystent Google'a ma dużo zalet, ale nie będę o nich mówił. Wiecie dlaczego? Bo asystent Google'a nie rozumie po polsku. A Siri niby rozumie po polsku. No nie rozumie po polsku. I okej, nie jestem w stanie się zgodzić, ale jestem w stanie obserwować z zaciekawieniem głosy tych wszystkich, którzy mówią, że prędzej asystent Google'a nauczy się po polsku niż Siri nauczy się po polsku. Ale hej, Google ma wyszukiwarkę, Apple nie ma wyszukiwarki. Co wynika z wyszukiwarki Google? Myślę, że wynika to, że Polacy często wpisują Siri po polsku kiedy? A może zbyt rzadko to wpisują? To jest ten moment, kiedy znowu zapomniałem, co miałem powiedzieć dalej. Cięcie? I chcę cię bardzo, i nie mogę chcieć, i nie chcę ciebie, i nie mogę mieć. Więc jeżeli chodzi o polskie wersje tych asystentów, to nie ufam ani Apple, ani Google, bo wiele wskazuje na to, że zatrudnimy tego samego konsultanta. Stoisz sam pośrodku świata. A jakie obietnice lubią Polacy? Obietnice niskich cen oczywiście. I tego Google też nie ogarnął w Pixelu. $650 ma kosztować najtańsza wersja, to tyle co iPhone 7. Pamiętacie tych wszystkich, którzy mówili iPhone 7? Ile to kosztuje? Jak można wydawać takie pieniądze? Kupię sobie Nexusa. No to teraz kupcie Pixela. Kosztuje tyle samo. Różnica między iPhone'em a Pixelem polega na tym, że iPhone'a można kupić w Polsce. Chyba. Nie wiem. Jest już? Nie zastanawiałem się nad tym, bo nie jest mi do niczego potrzebna siódemka. Moje wnioski zatem, a propos Google Pixel, są długie i nudne i już chyba wam ich oszczędzę, ale kiedyś znajdę takie miejsce, w którym będę mógł długo gadać i te trzy osoby, które są tym zainteresowane, będą mogły tego słuchać, ale teraz już nie będę. Teraz przechodzimy szybko dalej. Naprawdę szybko. O no. Co jeszcze pokazało Google? Nowego Chromecasta Ultra, czyli starego Chromecasta, który obsługuje rozdzielczość 4K i jest droższy. Google Home, który jest takim samym asystentem jak Amazon Echo, o którym w Polsce niewiele się mówi, bo w Polsce mówi się po polsku, a Amazon Echo po polsku nie mówi. Google Home póki co też nie. I Daydream View, czyli okulary do wirtualnej rzeczywistości, które są tanie, w miarę tanie, i nie wyglądają jak poprzednie okulary do wirtualnej rzeczywistości od Google'a. I już, bo ktoś jeszcze pomyśli, że Google sponsoruje ten odcinek, a to oczywiście... Xiaomi też nie sponsoruje tego odcinka, a mogłoby, bo ich stać. Szczególnie po tym, jak sprzedali 500 tysięcy smartfonów w ciągu 3 dni, od 1 do 3 października w Indiach. Mashable wyliczyło, że to 2 smartfony w ciągu sekundy. 2 smartfony w ciągu sekundy, to jest 120 smartfonów na minutę, to jest 60 smartfonów na seks. To jest strasznie dużo. A skoro o seksie mowa, czy wy też oglądacie porno w pracy? Wiadomo, że tak. Czy robicie to na służbowym komputerze? No wiadomo. Czy pracodawca próbował was za to zwolnić? Mam nadzieję, że nie, bo to się może źle skończyć. Nie dla was, dla pracodawcy. W Australii pewien facet ściągał sobie dużo porno na swój komputer służbowy. I na służbowy telefon. Kiedy pracodawca się zorientował, zwolnił typa. Typ jednak pozwał pracodawcę, bo stwierdził, że pracodawca nigdy nie powiedział jasno, że nie wolno na służbowym sprzęcie gromadzić i oglądać pornoli. I sąd przyznał typowi rację, a pracodawca musiał mu przyznać całkiem przyzwoite odszkodowanie. Jaki z tego wniosek? Że jak pracodawca wyraźnie nie powie, że nie wolno, to wolno. Przynajmniej w Australii. A jeżeli nie macie z jakiegoś powodu firmowego laptopa, to możecie iść do sklepu z nowoczesnymi lodówkami. Pornhub, hula jak talala. Sprawdzone info. Zmiana tematu na samochody. Chociaż w tych samochodach akurat widzę pewne podobieństwo do lodówek. Z czym kojarzy wam się Toyota?
Bo mi z tym, że płaci Włodzimierzowi Ziętarskiemu za opowiadanie bzdur. Ale mogę nie mieć racji i reprezentuję tak zwany zawężony punkt widzenia na tę sprawę. Zawężony jedynie do naszego kraju, a przecież Toyota to przede wszystkim kraj kwitnącej wiśni. Kraj teleturniejów, w którym faceci śpiewają karaoke, kiedy kobiety ich masują, wiecie gdzie i jak, bo o tym kiedyś mówiłem. I ojczyzna Tamagotchi. Pamiętacie Tamagotchi? Pewnie nie i bardzo dobrze. Tamagotchi było durne. Te kilkanaście pikseli udawało stworzenie, które miało być naszym małym elektronicznym przyjacielem i którym trzeba się opiekować. Na prawdziwego elektronicznego przyjaciela musieliśmy czekać aż do dziś. Nazywa się Kirobo Mini. Jak widzicie ma logo Toyota na klacie, więc wiadomo kto wyłożył na to hajs. Z Kirobo Mini można rozmawiać. Po japońsku, ale można. Łączy się po Bluetooth ze smartfonem i jest do niego specjalna aplikacja, która będzie kosztować $3 za miesiąc używania. Ten mały robot jest w stanie wyczytać emocje z waszej twarzy i zapytać co się stało. Utrzymywać z wami kontakt wzrokowy, a kiedy będziecie chcieli go zostawić w swoim nowoczesnym samochodzie, będzie protestował, wpadając w umiarkowaną histerię. Kirobo Mini jest mniejszą wersją robota, który 3 lata temu został wysłany w kosmos, żeby temu japońskiemu kosmonaucie nie było smutno. Cena Kirobo Mini to około $400 i mimo niedociągnięć specjaliści twierdzą, że to jedna z nielicznych rzeczy, które ostatnio Toyocie wyszły. Specjaliści twierdzą. To takie bardzo wygodne sformułowanie, które można wcisnąć wszędzie i nikt się nie zorientuje. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, specjaliści twierdzą, że rzucanie GoPro jest lepsze od podczepianie GoPro do drona. Pod drona. No wiecie o co chodzi. I wiem, że przynajmniej jedna osoba specjalistą, tym od rzucania GoPro, przyznałaby rację. Tą osobą jest typ z tego filmu, który tak się przypadkowo składa, jest szefem firmy, która produkuje rzutki do GoPro. Chociaż nazywanie go szefem firmy to może trochę przerost formy nad treścią. Lepiej byłoby powiedzieć szef bandy, która rzucała GoPro z nudów, aż w końcu uznała, że bezpieczniej i łatwiej będzie obudować GoPro w rzutkę. I okazuje się, że to nie był wcale taki zły pomysł. I że zdjęcia i filmy z takiego rzucanego GoPro nie wychodzą wcale źle, a rzutka ma mniejsze predyspozycje do rozbijania się i psucia niż przeciętny dron. I teraz ten typ prosi was, jak się słusznie domyśliliście, o wsparcie. 50 euro na Kickstarterze. Sami ocencie, czy rzutka do GoPro jest tego warta, ale ocencie na chłodno, bo jak wiadomo, Kickstarter to nie jedyne miejsce, gdzie możecie wyrzucić 50 euro. Jest jeszcze Indiegogo, gdzie możecie wyrzucić $50, czyli mniej. A za te $50 zmienić bieg historii. Bo jak inaczej określić case na iPhone'a 7, który przywraca mu port słuchawkowy? Tak, ten odebrany przez podłego Tima Cooka port wraca w case'ie prezentowanym przez faceta, który na pewno nie jest zdrowszy psychicznie od Tima Cooka. Właściwie to na pewno jest zupełnym wariatem, ale czy to właśnie nie wariaci zmieniają świat na lepsze? Także spieszcie się kupować case'y z portem niesłusznie nam odebranym, a ja skupię się na innym produkcie. Apple Watch. Wreszcie przydatny. Czy to w ogóle jest możliwe? Tak, bo nie produkuje go Apple, tylko Jim Beam. Nie wiem jak to możliwe, że wcześniej tego nie widziałem, tym bardziej, że rzecz pojawiła się jakiś miesiąc temu. Służy do odmierzania, a w słowiańskiej interpretacji pewnie bardziej spożywania alkoholu. Zresztą jedno i tak prowadzi do drugiego. Ale nie to mnie tutaj zastanawia. Zastanawia mnie to, że pozew od Apple jeszcze nie został wysłany. I ciekawy jestem, co w nim będzie napisane. Pewnie coś w stylu, być może firma Apple nie wymyśliła słowa jabłko, być może. Nie wymyśliła też słowa zegarek, ale na pewno połączyła te dwa słowa i ma do tego połączenia prawa. Jest jeszcze jedna rzecz, której firma Apple nie wymyśliła. Dobrze wyglądającego smartfona od czasu iPhone'a 5. I pewien facet stwierdził, że ma już dość czekania. Tak wygląda dosłowne wzięcie spraw w swoje ręce, a właściwie wzięcie nowego iPhone'a 7 i fizyczne dopasowanie go do swoich potrzeb. Może te krawędzie wymagają nieco większej polerki, ale kierunek wcale nie jest taki zły. Choć trendy na rynku pewnie będą inne, być może pojawią się wreszcie elastyczne smartfony. Zapowiadane od dawna, w minionym tygodniu, poczyniły, wykonały, no nieważne, przesunęły się do przodu, krok jeden, mały, ale do przodu. Jakiś czas temu mówiłem o elastycznych ekranach. Dziś newsem są baterie. Elastyczne ogniwa, które produkuje Panasonic. Co prawda, póki co mają pojemność 60 mAh, czyli jakieś 40 razy mniejszą niż potrzebuje przeciętny smartfon. Ale może za jakiś czas, kiedy smartfon po raz kolejny dopasuje się kształtem do waszej tylnej kieszeni, będzie to zmiana odwracalna. I to jest piękna wizja przyszłości, ale nie wiem, czy może konkurować z wizją teraźniejszości, w której nie potrzebujemy już torebek do zaparzania herbaty, bo herbata do zaparzania jest w sprayu. Herbata w sprayu. No co, proszę bardzo, mam herbatę w sprayu. Co prawda na stronie piszą, że jest normalna, tylko że lepsza, a obok... Nie wiem, czy tak wygląda normalna herbata. Chyba, że założymy, że normalną herbatą, tylko że lepszą jest kawa. W każdym razie, jakbyście bardzo chcieli kupić sobie albo komuś herbatę w sprayu, to wiecie, gdzie jej szukać. Jedna puszka wystarcza na 20 herbat. Podobno.
A jeden Galaxy Note 7 na wysadzenie jednego samochodu i jednego motocyklisty. Niestety tylko w grze. Note 7 może nie jest najlepszym telefonem, ale jako materiał wybuchowy w GTA 5 sprawdza się całkiem nieźle. Oczywiście wszystko za sprawą moda, do którego link wrzucam pod filmem, gdyby wam bardzo na nim zależało. Dobra, już. Strasznie smartfonowy był ten odcinek, co? Był? Tak, niestety, panie producencie. No to dla odmiany na koniec powiem o świeczce, bo w zeszłym tygodniu też było o świeczce. Ale to jest inna świeczka. To jest świeczka, która pachnie jak nowy Mac. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże. Nie taki nowy Mac. Nowy Mac, komputer w sensie. Nie wiecie, jak pachnie nowy Mac? Ja chyba też nie, mimo że kilka pudeł z nowymi Macami w życiu otwierałem. Na szczęście są ludzie, którzy wiedzą, że nowy Mac pachnie miętą, brzoskwinią, bazylią, lawendą, mandarynką i szałwią. I ci ludzie sprzedają świeczki o tym zapachu i nazwali ją nowy Mac. Tę świeczkę nazwali. I ta świeczka się niestety wyprzedała, więc jeżeli chcecie, żeby w waszym domu pachniało nowym Maciem, to musicie jednak kupić nowego Maca, przykro mi. Najlepiej na jakimś targu, bo jeżeli kupicie go w sklepie, istnieje szansa, że nie będzie pachciał miętą, mandarynką, szałwią, brzoskwinią i czym tam jeszcze. Ale życie to targ. I nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się na okazję. Podajcie, że tego nie słyszeliście, bo tak naprawdę musimy sobie to jasno tutaj powiedzieć. Życie to letarg. Dzień dobry. Dzień dobry, był pan umówiony? Nie poznajesz? No to ja, Brian. Brian Cebula.